Dzisiejsza Ewangelia z dnia jest tak naprawdę kontynuacją tej słyszanej w dniu wczorajszym i będzie jeszcze kontynuowana w dniu jutrzejszym, a ta część Ewangelii według świętego Łukasza nazywa się Małą Apokalipsą. Ewangelista kieruje nasze myśli, tematy eschatologiczne, temat ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa, ale również, może to dobre określenie, Mała Apokalipsa do tego momentu naszej śmierci, naszego przejścia na drugą stronę, kiedy spotkamy się z Bogiem. Dzisiaj słyszymy przypowieść o wdowie, która jest natrętna, która prosi sędziego, aby on wstawił się w jej sprawie. Jezus wykorzystuje tę przypowieść, żeby nas zapewnić, że Bóg zawsze nas wysłuchuje, zawsze wysłuchuje naszych modlitw. Że nasze modlitwy nie mijają się z Nim, gdzieś, nie lecą gdzieś obok, mówiąc tak obrazowo, ale że Bóg słyszy nasze modlitwy. Oczywiście On zadziała tak, jak zechce. To On jest Panem czasu, On jest tym, który widzi to, co jest dla nas dobre i w końcu zadziała. Nie wiemy jak, często wydaje się, że opóźnia swoją decyzję, ale na pewno wysłuchuje naszych modlitw i pragnie dla nas dobra. Możemy być o to spokojni. Natomiast Jezus zwraca uwagę na coś innego. Mówi nam, nie przejmujcie się tym, czy Bóg, czy te wasze modlitwy dochodzą do Boga. Dochodzą, spokojnie. Ale przejmujcie się stanem waszej wiary. Bo kiedy ja przyjdę ponownie, to zapytam was o wiarę. I będę ciekawy tego, jaka jest twoja, jaka jest wasza wiara. Teraz ten czas taki niespokojny, czas można powiedzieć zawieruchy spowodowany przeróżnymi rzeczami i w naszym społeczeństwie i na świecie. Myślę, że też jest czasem próby wiary. Ale również te trudności obecnych czasów nie zwalniają nas z dbania o naszą wiarę. A dbanie o wiarę najlepiej dokonuje się właśnie poprzez modlitwę, poprzez to bycie natrętnym wobec Pana Boga. Pan Bogu to nie przeszkadza. Módlmy się nieustannie, to znaczy bądźmy nieustannie w łączności z Bogiem, bo to zachowuje naszą wiarę, a o wiarę spyta nas Jezus, kiedy przyjdzie ponownie i spotka się z nami twarzą w twarz.